Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich gości na jubileuszu 30-leciu zespołu śpiewaczego Wrzosy z Lubawy. Brawa dla gości! Drodzy Państwo, bardzo miło mi jest popatrzeć na Wasze przecudne stroje, humory, które dopisują wszystkim, świąteczne nastroje, bo to nie byle jakie święto. 30 lat pracy artystycznej zespołu z Lubawy, który właśnie dzisiaj zaznaczył się w kalendarzu, to niemałe wydarzenie i niemałe osiągnięcie. Czas na gratulacje będzie na pewno jeszcze nie raz dzisiaj. I uściski, i całusy. A ja pragnę na początku przywitać szanownych naszych wszystkich gości. Witam serdecznie pana burmistrza Lubawy, pana Macieja Radkę. Wiceprzewodniczącego Rady Miasta, pana Bolesława Zawadzkiego. Witam zespół Byle Babki. Z panią Elżbietą Czapińską z Łukorza oczywiście. Wiem, dowiedziałam się serdecznie Rakowianki z panią Genowefą Krawczyk na czele. I zespół Sami Swoi Stylic z panią Ireną Brązalską. Witam serdecznie media, witam serdecznie oczywiście nasz zespół śpiewaczy Wrzosy, który będzie dzisiaj za chwilę już tu gorąco witany i będzie przyjmował wszystkie gratulacje i życzenia. Zanim to nastąpi, poproszę o zabranie głosu szefa naszego zespołu śpiewaczego, pana Zdzisława Rykaczewskiego. Tak, ja serdecznie również witam wszystkich gości zaproszonych. Chciałbym przedstawić historię 30-lecia działalności zespołu Wrzosy. W 1987 roku mój ojciec Bolesław wraz z panią Teresą Pokojską postanowili założyć zespół śpiewaczy pod nazwą Wrzosy, o czym zostałem poinformowany przez ojca, który poprosił mnie o pomoc w prowadzeniu zespołu. Początki zawsze są trudne. Jedni ludzie odchodzą, inni przychodzą. Trzeba ustalić jakiś program działania, dobrać repertuar. Pamiętam, że próby odbywały się w świetlicy spółdzielni mieszkaniowej Zgoda, a czasami u pani mali Melanii Mówka po sąsiedzku. To jest tu za domem miejskim kultury. Mój ojciec przygrywał na harmonijce ustnej. Panie śpiewały takie piosenki jak Piosenka o Lubawie. Byli na występach, ciągle podkreślamy, że jesteśmy z Lubawy, że jesteśmy z ziemi lubawskiej i te piosenki śpiewamy ciągle. Te piosenki przez 30 lat nam towarzyszyły. Działalności w zespole, o którym już wspominałem, kontra, po zakończeniu działalności poświęciłem swój wolny czas dla zespołu Wrzosy. Byłem instruktorem muzycznym, przygrywałem na akordeonie. Po pewnym czasie koledzy z tego zespołu, dwóch kolegów, wróciło do mnie. Razem akompaniowaliśmy zespołowi Wrzosy. Zespół śpiewał na potrzeby własne i okazjonalne, na przykład Dzień Kobiet, Dzień Matki. Wkrótce skład zespołu liczył około 15 osób. Zostały nawiązane kontakty z emerytami z Ostródy i Nidzicy, gdzie następowała wymiana doświadczeń i przyjacielskie spotkania. Panie z zespołu we własnym zakresie koszyli sobie bluzki i spódniczki. Obecnie zespół Wrzosy organizacyjnie podlega pod Miejski Ośrodek Kultury. Tutaj też odbywają się cotygodniowe próby.
W Rosji są zapraszane na imprezy lokalne, przeglądy, festiwale, śpiewając piosenki folklorystyczne, biesiadne, romantyczne. Zespół występował w takich miejscowościach jak Toruń, Brodnica, Kwidzyń, Świecie, Zbiczno, Gorczenica, Jeziorani, Miłakowo, Nowe Miasto, Grunwald, Gardeja, Stare Pole i jeszcze tam w innych, których już nie mogę spamiętać. Przez wszystkie lata działalności zespół otrzymał wiele nagród, pamiątek, pucharów, dyplomów, wyróżnień, dwa razy wyśpiewał trzecie miejsce na festiwalu w Zbicznie i Gorczenicy. W obecnej chwili zespół Rzosy liczy 7 osób, 6 pań i ja jako sultan, jako szef. No to by było po prostu taki w skrócie tyle tych spraw. Ja jeszcze zrobiłem sobie taką statystykę osobową. Wszystkich członków zespołu Rzosy. Warto by wspomnieć takie nazwiska jak Rykaczewski Bolesław, czyli mój ojciec, Pokojska Teresa, jeszcze jedna pani Pokojska, ale nie wiem jak na imię miała. Nie miałem, Marysia. Pani Niedźworska, Sulej Barbara, Łachmańska Jadwiga, Osicka i Osicki, pan Osicki z Wałdyk dojeżdżał tutaj do nas na próby. Te osoby odeszły na wieczny spoczynek, także już ich nie ma wśród nas. Następne to są wymienię osoby, które ze względu na swój stan zdrowia musiały opuścić zespół i wymienię te osoby. Pani Malinowska Aniela, już ta pani ma chyba 93 albo 4 lata. 4. Pani Nówka Melania, to tutaj po sąsiedzku, to już mówiłem. Pani Gross Józefa, to pani dzisiaj tutaj do nas dotarła, ale witam pani serdecznie. Syna namawiałem, żeby namówił panią, dzięki, że pani się zmobilizowała. Pani Osicka. Też jest. I Petrykowska, Pelabia. To są te panie, które jeszcze mogą przyjść, bo niektórzy to nie mogą, ze względu na zły stan zdrowia. To wymienię takie panie jak Czajkowska, Ania Żurawski, Edmund, Tim Stanisław, Neumann Agata, Wiśniewski Józef, Wiśniewska Barbara. No, to wszystkie osoby, co ze względu na stan zdrowia już nie uczestniczył tutaj w występach. Zespół, jak mówiłem, liczy 7 osób, ale wymienię też te moje panie, z którymi śpiewamy. To jest pani Zawłotna Maria, Zawłotna Stelina. Pani Brzozowska Irena, Wiśmerska Halina, pani Maciołek Janina, pani Taranowska Danuta, no i ja, Rykaczewski Zdzisław. Gdyby wszystkich ustawić na scenie, gdyby tak można było, ale nie można, to byłoby nas 25 osób. Przegląd zespołów odbędzie się u nas, już datę żeśmy ustalili, to będzie 23 lipca. Nie wiem jeszcze, gdzie to będzie uzależnione od pogody. Być może w łazienkach, jeżeli pogoda będzie dopisywała, a jak nie, no to tutaj pośród. Państwo, ja tak tylko króciutko jeszcze, kiedy pan Zdzisław przekazuje mi co roku sprawozdanie z działalności zespołu.
to tam jest wpisanych zawsze około 30, czasami ponad 30 koncertów w roku. To jest grupa, która działa w naszym ośrodku kultury, która daje najwięcej koncertów w roku. Są szczególnie koncerty wyjazdowe. Gdyby tak policzyć teraz 30 lat, no to mają na swoim koncie około 1000 koncertów. To jest bardzo dużo pracy, prawda? Dużo też przyjemności, no i serca włożonego w tą działalność. Tego wszystkiego gratuluję Państwu. Poproszę o zabranie głosu naszych gości, pana burmistrza oraz wiceprzewodniczącego. Zapraszam. Przemiłe panie, panowie, jesteśmy niezwykle zaszczyceni, że możemy dzisiaj tutaj być razem z wami. W 1987 roku miałem dopiero 16 lat. Dzisiaj jestem w okresie przedwrzosowym. Może kiedyś do was dołączę. Pozwólcie, że tak troszeczkę oficjalnie czytam krótki list gratulacyjny na ręce Zdzisława Eryka Czeskiego. Szczerze mówiąc, panu trochę zazdroszczę, bo on jest sam, a was jest 6. Szanowni Państwo, w imieniu swoim oraz mieszkańców Lubawy składamy wspólnie z panem przewodniczącym serdeczne gratulacje z okazji 30. rocznicy powstania zespołu śpiewaczego Wrzosy. Wrzosy powstały w 1987 roku z inicjatywy pana Bolesława Rychaczewskiego oraz pani Teresy Pokojskiej. Przez 30 lat działalności skupiały wokół muzyki lubawskich seniorów. Oprócz funkcji integracyjnej działalność zespołu wpisuje się w rozwój kulturalny miasta. W repertuarze Wrzosów oprócz przyśpiewek znajdują się również muzyczne aranżacje utworów lubawskiego wieszcza Teofila Ruczyńskiego, które wysławiają piękno nie tylko naszego miasta, ale i całej ziemi lubawskiej. Dobór repertuaru świadczy o lokalnym patriotyzmie i przywiązaniu do naszej małej ojczyzny. Dziś, kiedy obchodzimy 30. rocznicę istnienia Wrzosów, składamy wszystkim członkom zespołu najszczersze życzenia szczęścia oraz zdrowia, które jest przepustką do samorealizacji oraz osiągania zamierzonych celów. Jesteśmy przekonani, że przyjaźń między członkami zespołu oraz pasja, która ich łączy, doprowadzą do tego, że będziemy mogli uczestniczyć jeszcze w wielu koncertach zespołu Wrzosy w Lubawie i w regionie. Jeszcze raz gratuluję tego wspaniałego jubileuszu, ale też chciałbym powiedzieć 3 zdania od siebie. Wszyscy doskonale wiemy, że muzyka od pokoleń łączy ludzi, że muzyka łagodzi obyczaje, że muzyką można namalować świat, że w muzyce można się samorealizować, że muzyka pozwala nam oderwać się od codzienności. I tych przymiotników tego, co robi z nami muzyka, niezależnie od tego, jakiej słuchamy, jaką lubimy, jest z pewnością wiele. Życzę wam, byście nigdy nie przestali śpiewać. Wszystkiego dobrego. Chcielibyśmy uhonorować skromnymi upominkami naszą aktywną część zespołu Wrzosy. Zaczniemy nietypowo, bo zwracałem się tutaj do szefa zespołu Wrzosy, do pana Zdzisława Eryka Czeskiego, ale poprosimy może cały zespół tutaj przed audytorium. Zapraszamy. Thank you.
szczęśliwy jubileusz. No dziękujemy. Szanowni jubilaci, sami swoi serdecznie dziękuję za zaproszenie na uroczystość 30-lecia zespołu Wrzosy. 30 lat to już dostojny jubileusz. Przez te 30 lat przewinęło się wiele osób, ale wy dalej kontynuujecie, kontynuujecie swoich przodków i założycieli. Z okazji 30-lecia zespołu Wrzosy sami swoi życzą wam zdrowia, zadowolenia, radości, wytrwałości, dalszej działalności, dalszych osiągnięć i dalszych sukcesów, zrealizowania swoich planów i zamierzeń. Niech wasza muzyka i śpiew rozbrzmiewa na różnych scenach, na małych, dużych, w świetlicach i w plenerze. Promujcie zawsze piękno polskiego folkloru. Dziękuję. Ten upominek i kwiaty złożymy dla całego zespołu na ręce kierownika pana Zdzisława Rykaczewskiego. Składamy wam wszystkim i waszym sympatykom serdeczne gratulacje oraz najlepsze życzenia. Gratulujemy waszej trwającej 30 lat działalności, życząc wszelkiej pomyślności w dalszej pracy, dużo sukcesów oraz kontynuowania pięknej działalności i dobrych inicjatyw. Dziękujemy jednocześnie za bardzo dobrą współpracę. Życzymy wszystkiego dobrego. Zespół Byle Babki z Mąkowa. Błogosławieństwa przez serce Maryi.
posłannictwa przez ręce Maryi. Wszystkich pracowników Ośrodka Kultury i swoim oczywiście wręczyć Państwu taki drobny upominek, na którym widać wszystkich śpiewających z zespołu Wrzosy oraz przyjaciół zespołu. To jest taki upominek, który wręczę Państwu, ale zachęcam, żeby został gdzieś na ścianie w naszym ośrodku kultury. Tak jak kiedyś. Drodzy Państwo, za chwileczkę zaprosimy Państwa na poczęstunek, który przygotował też nasz kolega, pracownik Ośrodka Kultury, który w sposób kulturalny łączy swoje umiejętności kulinarne. Marcin Raszkowski, można brawo bić. Ale zanim to nastąpi, chcę zaprosić tutaj jeszcze kolejnego pracownika Ośrodka Kultury, który nierozłącznie pojawia się, jeżeli są przeglądy zespołu śpiewaczek, czy to w Lubawie, czy poza Lubawą. Pan Andrzej Lewicki, zapraszam. Podobno w tym roku ma śpiewać solo. A tak, w tym roku ma śpiewać solo. Ja chciałbym podziękować przede wszystkim za to zaufanie do mnie. Dwie rzeczy powiem, miłą i niemiłą. Miłą to, że nie będę śpiewał. A niemiłą to, że nie będę śpiewał. Drugą mówiłem, że na pewno nie będę śpiewał. A teraz zapraszam Wrzosy, mogą być z kwiatami, na scenę. Ale ja jeszcze widzę te smutne miny. Ja nie mogę patrzeć na Państwa. Dyrektor oznajmia sekretarce. To też taka ciekawa dyktoryjka. Pani Kasiu podaje się do dymisji. Zdecydowanie. Da to pani Krysia, mój Boże, martwi się sekretarka. A kto przyjdzie na pana miejsce? Nie wiem, pewnie jakiś bałwan. Znowu? Mówi sekretarka. Drodzy Państwo, Wrzosy, za mną na scenie wyśpiewają trzy fantastyczne piosenki. Jak długo Wrzosy istnieją, to powiedzą nam w piosence. Piosenka o Lubawie, pieśń o ziemi lubawskiej i Sandelo Luba Sandelo. Właśnie w tych słowach jest zawarta ta myśl, o której ja powiedziałem na samym początku, jak Wrzosy długo istnieją. Jak zwykle życzę przyjemnej zabawy i miłego odbioru. Wśród zielonych lasów krył usadzony wór, ogniem pamiętnych czasów stoi lubawski grób. Stoi go zamek stary, co Hoffmannika znał, straszył przy zakup mały, jak to ją pozna całe życie, zapamiętam, że w tym naszym pięknym drodze był. Minęły trudne lata, spisany gruby dom. Dziś tu jest nasza chata, tu nasz rodzinny dom. Gościmy wasze progi, znosimy trudne rąk, a dobrzy ludzie z drogi znajdą przyjaciół krok. Bo Lubawie, Lubawie, przecie wiecie, chce się marzyć, chce się kochać, chce się żyć. Nie masz, nie masz, pięknie się do miasta świecie. Gdy nie wierzysz, przyjdź, zobacz, co tu kryć. W łazienkach na spacer.
serce, spotykać wiele pan, a to na tu już słychać, wesoły młodzieży pan, śniąc ojcu stare wieże i Let's go.